W drugiej lidze piłki nożnej Jagiellonia Białystok 0-2 przegrała z ŁKS-em Łódź. Po tym spotkaniu piłkarze i trenera Jagiellonii żegnały gwizdy. Mimo niezłego dorobku punktowego w tym sezonie Jagiellonia grą nie zachwyca. W pierwszej połowie niewiele było składnych akcji i groźnych podbramkowych sytuacji. Najbliżej strzelenia gola w 16 minucie był ŁKS. Po uderzeniu Igora Sypniewskiego piłka trafiła w słupek. Po przerwie było już ciekawiej i białostoccy kibice zobaczyli dwie bramki. Liczyli jednak, że ich autorami będą piłkarze Jagiellonii, a nie ŁKS-u. Najpierw po podaniu Roberta Łakomego gola strzelił Swietosław Barkaniczko. Była to 80. minuta meczu. Drugą bramkę już w doliczonym czasie gry zdobył Jarosław Piątkowski. Dla Jagiellonii ta porażka to znak, że z formą, jaką obecnie prezentuje, może być trudno awansować do ekstraklasy. To pracujemy w każdym tygodniu, żeby podnosić te umiejętności. Wiadomo, cały czas jesteśmy w fazie budowy i tutaj akurat w tym ustawieniu, które dzisiaj graliśmy, uważam, że spotkanie było lepsze niż z Piastem, natomiast nie wystarczyło na ŁKS. Następne mecze jest puchar, również zobaczymy, jak to będzie i przygotowujemy się do meczu ze Szczakowianką.